Na Puls Dnia zaprasza Mateusz Borys. Jest wtorek, drugi dzień lipca, to jest główne wydanie naszego programu. Zobaczmy, co przed nami. Kolejny Marsz Równości w rocznicę poznańskiego czerwca. W zeszłym roku podjęliśmy decyzję o zmianie terminu na ostatni weekend czerwca. Zbieg tych dwóch rzeczy powoduje, że jest jednak pewien dyskomfort i niesmak. Pourywane lusterka i przepychanki kierowców na Junikowie. Od rana do wieczora ta ulica jest zapchana. I zajmujemy się obecnie projektem stałej organizacji ruchu, który uporządkuje to parkowanie. Pozrywane dachy, uszkodzone linie energetyczne i zawalony budynek. Niedzielną nawałnicę, która przeszła nad Wielkopolską, zapamiętają na długo mieszkańcy podpoznańskiego Kleszczewa. Na miejscu jest nasza reporterka Aleksandra Cherudzińska. Olu, dobry wieczór. Powiedz, jaka jest skala zniszczeń? Dobry wieczór, Mateuszu. Zacznę od tego, że władze Kleszczewa informują, że teraz to zagrożenie zostało opanowane i te skutki tego zagrożenia zostały opanowane. Natomiast te zniszczenia są dostrzegalne gołym okiem. Największe z nich to było zniszczenie stodoły, którą Państwo mogą zobaczyć również też za moimi plecami. Ta stodoła runęła, został jedynie tylko fragment ściany. Udało nam się skontaktować z właścicielem tej posesji, panem Stanisławem. I pan Stanisław ze łzami w oczach wspomina dzieciństwo, które spędził w tym budynku. Mówi, że budynek liczył 50 lat, a runął w 5 minut. Jest dzisiaj u niego też bliska rodzina, która wspiera pana Stanisława w tym trudnym dla niego czasie. Ale te zniszczenia nie dotyczyły tylko stodoły, to były również pozrywane dachy, tak jak wspominałeś, ale również chociażby przewrócone drzewa. Też niedaleko świetlicy, gdzie znajduje się plac zabaw dla dzieci. Te drzewa były sporych rozmiarów, przewróciły się, ale to nie wszystko. O pozostałych skutkach tej nawałnicy poinformował nas wójt gminy Kleszczewo, Bogdan Kemnic. Posłuchajmy. Zniszczona stodoła, poza tym parę dachów uszkodzonych. Te akurat sprawy zostały dość szybko usunięte. No i kilkanaście drzew, które niekiedy spadły na budynki również, a także garaż przeniesiony z jednej posesji na kolejną. W innym miejscu jakieś 200 metrów trampolina przeniesiona w pole. Zresztą chyba nie jedna, bo jak się okazało, to odniesiona do właściciela. Właściciel powiedział, że to nie jest jego trampolina, więc prawdopodobnie takich zdarzeń było więcej. Szczęście to słowo klucz, o którym wspominał pan Stanisław w trakcie rozmowy z nim. Niektórzy rzeczywiście tego szczęścia mieli trochę więcej. Natomiast dzisiejszej nocy mieszkańcy Kleszczewa będą mogli spać spokojnie, ponieważ Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie wydał ostrzeżenia przed burzami, nawałnicami. Tylko Państwu dodam do tej relacji Aleksandry Cherudzińskiej, że Kleszczewo leży zaledwie kilkanaście kilometrów od granic miasta Poznania. Ta niedzielna nawałnica w Poznaniu praktycznie żadnych szkód nie wywołała, a tutaj rzeczywiście spore zniszczenia. Olu, bardzo Ci dziękuję. Zmieniamy temat. Muzyka, taniec i kolorowe stroje, a kilkaset metrów dalej wspomnienie zabitych robotników. Tak mogłoby wyglądać centrum Poznania 28 czerwca przyszłego roku. Wówczas obchody poznańskiego czerwca pokrywałyby się z Marszem Równości. Dla niektórych to pomysł nie do zaakceptowania, inni nie widzą problemu. Wszystkich stron wysłuchał Bartłomiej Lis. To obrazki sprzed trzech dni z 20. Poznańskiego Marszu Równości. Tymczasem jego kolejna edycja już zdążyła wzbudzić kontrowersje. Chodzi o datę wydarzenia, bo ta miałaby być szczególna. 28 czerwca. Czyli dzień obchodów rocznicy strajku poznańskich robotników. Te dwie okoliczności, czyli jakby ta forma tej parady oraz data, zbieg tych dwóch rzeczy, powoduje, że
jest jednak pewien dyskomfort i niesmak. Jarosław Pucek sprzeciwił się takiemu rozwiązaniu na swoim profilu w mediach społecznościowych. Również tam po raz pierwszy o przyszłorocznej dacie Marszu Równości napisał jego organizator Arkadiusz Kluk. Dziś tłumaczył nam, że 28 czerwca to ważna data także dla mniejszości seksualnych. Tak naprawdę cały ruch społeczności LGBT+ zaczął się od 28 czerwca 1969 roku i zamieszek w Nowym Jorku. Niektórych ten argument jednak nie przekonuje. Ja sprawdziłem, kiedy odbywają się Parady Równości w Polsce i otóż w Łodzi i w Krakowie odbywają się 11, czy w tym roku odbyły się 11 i 18 maja, w Warszawie odbyła się 22 czerwca. Organizatorzy marszu z pomysłu zrezygnować jednak nie chcieli. W zeszłym roku podjęliśmy decyzję o zmianie terminu na ostatni weekend czerwca i tak też zamierzamy się tego trzymać teraz w kolejnych edycjach. To wypowiedź z dzisiaj, krótko po 10 rano, jednak zaledwie kilkadziesiąt minut później. Sytuacja uległa zmianie. Nie chcemy robić dużej imprezy w trakcie tak ważnego dnia dla poznaniaków. Nie ze względu na to, że uważamy, że ona umniejszyłaby rangę obchodom czerwca. Jednak nie chcemy też wprowadzać w zakłopotanie naszych uczestników, uczestniczek na naszym marszu. Skąd taka zmiana? W międzyczasie skontaktowaliśmy się z Urzędem Miasta, aby dowiedzieć się, co władze Poznania uważają na temat takiego pomysłu. Po godzinie od naszego telefonu dostaliśmy odpowiedź. Taka data marszu byłaby problematyczna i trzeba znaleźć kompromis. Arkadiusz Kluk potwierdza, był telefon z urzędu i jest porozumienie. Takie rozwiązanie cieszy miejską radną Klaudię Strzelecką. Chcąc organizować w tym dniu i w tym samym też miejscu, kiedy miały być obchody, ja to uznawałam za niestety prowokację, więc dobrze, że się wycofali z tego pomysłu. Przeciwnicy zorganizowania Marszu Równości 28 czerwca twierdzą, że jego ekspresyjna forma nie przystoi do stonowanych uroczystości poznańskiego czerwca. Nie zgadza się z tym radny Bartłomiej Ignaszewski. Wiele osób pewnie potrzebowałoby tam chwili zadumy, a nie może imprezy, chociaż uważam, że każda forma byłaby dopuszczalna. Ostatecznie przyszłoroczny Marsz Równości ma się odbyć 21 czerwca. W następnych latach ma zostać na stałe przeniesiony na ostatni weekend tego miesiąca, aż do 2031 roku, kiedy obie daty znów się ze sobą zbiegną. Bartłomiej Lis, Puls Dnia. Groźnie wyglądający wypadek na Winogradach. W wyniku zderzenia ciężarówki i osobówki drugi pojazd koziołkował i ostatecznie jazdę zakończył na dachu. Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala. Do zdarzenia doszło przed godziną 10 na ulicy Lechickiej w okolicach Wilczego Młyna. Samochód ciężarowy najechał na tył Toyoty, która w wyniku tego przemieściła się i dachowała. Dwie osoby z tej Toyoty trafiły do szpitala na badania. W zależności od tego, jakie odniosły obrażenia, będzie to później kwalifikowane jako kolizja lub wypadek. Sprawą zajmują się policjanci, którzy jak zawsze przy tego typu zdarzeniach apelują o ostrożność za kółkiem, bo tylko od początku wakacji na wielkopolskich drogach zginęło już 7 osób. Za nami ponad 200 dni nowego rządu. Co udało się już zmienić w naszym państwie, co wciąż leży i najważniejsze pytanie, czy Poznań zyskał na zmianie władzy? O to zapytałem gości programu Otwarta Antena, którymi byli posłowie. Katarzyna Kierzek-Koperska z Koalicji Obywatelskiej oraz Szymon Szynkowski-Welsenk z Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei jako poznaniak, no to ja z punktu widzenia Poznania, powiem szczerze, no co ja widzę? No widzę, że zniknęły wydarzenia międzynarodowe z Poznania. Widzę, że nie ma komputera kwantowego, który miał trafić na Politechnikę Poznańską. Te fundusze zostały wstrzymane. Widzę, że za chwilę, słyszę, że za chwilę będą likwidowane placówki pocztowe w powiecie poznańskim. Mieszkańcy przychodzą zaniepokojeni. Czytam list od prezesa samorządowego kolegium odwoławczego, który również pisze o swoich wątpliwościach. Też podpisywałem kolejne pismo w ubiegłym tygodniu w tej sprawie. No jest cały szereg wątpliwości, takich, które też jako poznaniak wyrażam wobec tego rządu, co w istocie dla Poznania udało się zrobić. Ja przez te pół roku, no niestety, takich działań dla nas w stolicy Wielkopolskiej nie widzę. Jeśli chodzi o kwestię co dla Poznania, to sam fakt, że ruszyły fundusze unijne, już w 10 obszarach te fundusze są do wzięcia. Jak dla samorządów, jak i również dla przedsiębiorców, dla innych instytucji. Dlatego zachęcam bardzo Państwa do tego, żeby wchodzić na strony PARP-u, na strony rządowe. Tam te informacje są często podawane.
minęło co prawda 200 dni. Ja się zgadzam z tym, że te obietnice były na 100 dni. Nie udało się tego zrobić w ciągu 100 dni, ale też pamiętajmy, że tworzymy koalicję partii, które każda z nich szła do wyborów ze swoim programem i po odzyskaniu władzy przez naszą koalicję 15 października, no jednak każda z tych partii chciała te swoje programy realizować. Mamy w Poznaniu kilka uczelni wyższych i one też miały z tym problem, że były gorzej traktowane niż niektóre uczelnie w naszym kraju. Które? Więc, bo na chyba nie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, którego ja jestem absolwentem co do którego płynęły też miliony na wsparcie. Tak. Ale nie takie. I uczelnie powiedziały, że chcą uczciwego podziału tych środków, czyli tam, gdzie tych pieniędzy było mniej, no też chcą mieć prawo czy szansę skorzystania z takich funduszy Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego. W związku z tym pan minister podjął decyzję rozpisania jeszcze raz konkursu na te wszystkie środki. To jest zwłoka dotycząca Centralnego Portu Komunikacyjnego, ponad półroczna, jak chodzi o jakiekolwiek decyzje w tej sprawie, opóźniła realizację szybkiej kolei między Warszawą i Sieradzem. Razem a Poznaniem. Jest droga dwukierunkowa, tymczasem ciężko tam przejechać nawet jednym samochodem. Mowa o pewnej ulicy na Junikowie. Odkąd powstały tam nowe bloki, przybyło samochodów. Nie przybyło jednak wystarczająco wiele miejsc parkingowych. Stąd ścisk i pourywane lusterka. Bartłomiej Lis. Tak. To zdjęcie z drogi dwukierunkowej, na której codziennie zastawiona jest jedna strona ulicy, o czym poinformował nas tamtejszy mieszkaniec. Ta wąska ulica jest dwukierunkowa i codziennie dochodzi tam do niebezpiecznych sytuacji i pyskówek kierowców. Ludzie podjeżdżają sobie na czołówkę i blokują przejazd. To rzeczywistość na ulicy Namysłowskiej na Junikowie. Widz dodaje, wjeżdżając na wysoki krawężnik, auta niszczą felgi, a podczas mijanek odpadają lusterka. Problemy potwierdza osiedlowy radny. Od rana do wieczora ta ulica jest zapchana. Zastawiona samochodami, szczególnie po jednej stronie. Problem był już zgłaszany do Zarządu Dróg Miejskich oraz Miejskiego Inżyniera Ruchu. Zajmujemy się obecnie projektem stałej organizacji ruchu, który uporządkuje to parkowanie. Urzędnicy zaproponowali już także rozwiązanie sytuacji, czyli zrobienie z ulicy Namysłowskiej drogi jednokierunkowej. Na to nie zgadzają się mieszkańcy i osiedlowi radni, bo ich zdaniem to nie jest rozwiązanie problemu i podają swój pomysł. Po jednej stronie, czyli po stronie północnej, czyli tej bliżej Grunwaldzkiej, zakaz zatrzymywania, przepraszam, a po drugiej stronie, czyli to strona południowa, czyli ta dalsza strona od ulicy Grunwaldzkiej, zakaz postoju. Taki pomysł ma ponoć rozważać także miejski inżynier ruchu. Na konkrety będzie trzeba jednak poczekać przynajmniej do końca wakacji. Projekt organizacji ruchu musi zostać zaopiniowany, uzgodniony również z osiedlami. Po zaopiniowaniu projekt jest zatwierdzany, no i po zatwierdzeniu przekazywany do Zarządu Dróg Miejskich. Zarząd Dróg Miejskich wprowadza projekty. A termin wprowadzenia projektu zależny jest m.in. od finansów. Bartłomiej Lis, Puls Dnia. Trwa główne wydanie naszego programu. Zobaczmy, co jeszcze przed nami. Czy w nowych parkometrach zapłacimy tylko kartą? 40 parkomatów, w centrum, w których zapłacimy gotówką, w pozostałych tylko i wyłącznie kartą. Że miasto powinno przez dłuższy czas utrzymywać te dwa systemy. Poznański projekt Szyfro Dziewczyny z szansą na zwycięstwo w konkursie. Jest to projekt poświęcony kobietom, wybitnym kobietom, nieobecnym często w narracji historycznej. Kobietom wybitnym w historii, w nauce. Już nie na gotówkę, a na kartę. W Poznaniu postawiono nowe parkometry. Zdecydowana większość tych urządzeń obsługuje wyłącznie płatności bezgotówkowe. Teraz kierowcy nie będą także otrzymywać biletów parkingowych. Adam Kaźmierczak. W ten sposób w poznańskich parkometrach doszło do wymiany pokoleń. Od wczoraj kierowcy mogą korzystać z nowych urządzeń do opłacenia parkowania, a w tych za postój zapłacimy głównie kartą. Do tego momentu mieliśmy parkomaty, których można było płacić tylko gotówką, co w dzisiejszych czasach właściwie sobie trudno wyobrazić. Także to był czas na zmianę. My zrobiliśmy krok dalej. W Poznaniu pojawiło się 200 nowych urządzeń na kartę. Tylko w 40 z nich zapłacimy także gotówką. 40 parkomatów, w centrum, w których zapłacimy gotówką, w pozostałych tylko i wyłącznie kartą.
Nowe parkometry to także nowy sposób płacenia za postój. Kierowcy będą musieli wpisać numery rejestracyjne swojego samochodu, a następnie przyłożyć kartę. Automat nie wyda biletu. Ten możemy otrzymać na maila. I pozwoli pan, że zapytam, jak wrażenia z użytkowania? No nie najgorzej. Nie najgorzej, jakoś to poszło. Mówi pan Dariusz, który przyjechał z Gniezna i pierwszy raz miał do czynienia z nowym parkometrem. A jak pan ocenia to, że akurat w tych nowych parkometrach, bo one są od wczoraj u nas w Poznaniu, nie można płacić gotówką, w większości? No na pewno to jest wada, nie? Uważam, bo jak ktoś nie ma karty lub nie zawsze jest dostęp internetowy lub te karty, tutaj też przykładałem kilkanaście razy, mogłoby nie załapać, no to jest problem. A... I właśnie dlatego przez dłuższy czas powinny funkcjonować dwa parkometry, stary na gotówkę i nowy na kartę. Tłumaczy radny osiedla Stare Miasto Tomasz Dworek. Jest jedna grupa, która jest zadowolona z tych zmian, to są właściciele sklepów czy kasjerzy, którzy codziennie są pytani kilkadziesiąt razy o to, czy ma pani rozmienić grube na drobne. Choć wydaje mi się, że miasto powinno przez dłuższy czas utrzymywać te dwa systemy, zobaczyć, jak rzeczywiście wygląda zapotrzebowanie na taką czy inną formę płatności, albo bardziej promować te rozwiązania. Według badań Zarządu Dróg Miejskich 70% kierowców już płaci za parkowanie mobilnie w telefonie, a tylko 15% potencjalnie zapłaciłoby gotówką w parkomacie. Wolę gotówką osobiście. Demontaż starych parkometrów ma potrwać około 2 tygodni. Przez ten czas będzie można jeszcze w nich płacić, ale wyłącznie gotówką. Adam Kaźmierczak, Puls Dnia. Przepaść jak kamień w wodę. To powiedzenie jest im akurat obce, bo szukanie zagubionych rzeczy właśnie pod wodą to dla nich nic trudnego. Mówi się o nich pogotowie płetwonurkowe. O tym, skąd pomysł na taką służbę, co już udało się wyłowić poznańskim nurkom i nie tylko, zapytałem dzisiejszego gościa wieczoru WTK, a był nim Maciej Jurasz, instruktor nurkowania. Jeśli coś komuś spadnie, na przykład jesteśmy na kajaku, to super, jeśli zapamiętamy jakieś dwa elementy, które by się krzyżowały, na przykład wieża kościoła, jakieś drzewo, które się gdzieś tam, żebyśmy znaleźli obszar. Bo najgorzej jest, kiedy przyjeżdżamy na miejsce znaleźć na przykład telefon i ktoś mówi, gdzieś tutaj wpadł. I dla nas przeszukanie na przykład 2-3 metrów kwadratowych zajmuje około pół godziny. Więc jeśli to jest dość dobrze określone miejsce, to my to znajdziemy. Ale jeśli to jest gdzieś tutaj, to może być wszędzie i wtedy często się nawet nie podejmujemy takiej, bo to jest zmarnowanie czasu i czasami też pieniędzy osoby, która jeszcze coś tam zgubiła, więc już jest strata. Najczęściej to są takie rzeczy, które bierzemy ze sobą do kieszeni, można powiedzieć, i wchodzimy na kajak, czy idziemy sobie gdzieś tam pomostem. Sporo jest takich rzeczy przy pomoście. Raz miałem taką zabawną sytuację, ponieważ pan zadzwonił do mnie, że telefon mu wpadł przy pomoście w Pobiedziskach to było, a tam widoczność latem jest, no, jeśli powiedziałbym, że słaba, to delikatnie bym powiedział. Po prostu nie widać nic. Więc wpadł mu ten telefon i mówię do niego, że czy jest wartość tego telefonu taka, żeby to było sens w ogóle tych poszukiwań wszcząć. Natomiast on był z Ukrainy i miał swój dowód i prawo jazdy pod owijką telefonu, więc to też taka przestroga dla oglądających, że może to nie jest najlepszy schowek na dokumenty. A teraz zaglądamy na nasz portal wtk.pl. Tam między innymi piszemy o nietypowej interwencji strażników miejskich. Ta miała miejsce na Nowym Mieście w sobotę. Strażnicy zostali wezwani do reklamówek pełnych pszczół. Niektóre niestety z tych pszczół zostały rozjechane przez samochody. Na miejscu pojawiły się odpowiednie służby i reszta pszczół została uratowana. O tym piszemy jeszcze więcej na naszym portalu. Tam też mnóstwo innych ciekawych informacji. Gość wieczoru WTK, otwarta antena. Wystarczy po prostu kliknąć. Często są pomijane, a wniosły spory wkład do historii czy nauki. Mowa o wybitnych kobietach. Projekt Szyfro Dziewczyny, Centrum Szyfrów Enigma, ma przywrócić pamięć o zasłużonych przedstawicielkach płci pięknej. Sam projekt zaś może teraz zostać najciekawszą inicjatywą historyczną 2023 roku.
Nie tylko szyfry są zagadką, ale także to, kto wygra plebiscyt na wydarzenie historyczne roku 2023. W finale tego konkursu znalazły się Szyfro Dziewczyny, czyli projekt Poznańskiego Centrum Szyfrów Enigma. To projekt poświęcony kobietom, wybitnym kobietom, nieobecnym często w narracji historycznej, kobietom wybitnym w historii, w nauce, w naukach ścisłych. W ramach projektu odbyły się już liczne konferencje, a obecnie trwa wystawa, podczas której możemy poznać historię wybitnych kobiet. Pokazujemy wybitne kobiety poczynając od starożytności, tu za moimi plecami jest Hypatia z Aleksandrii, poprzez czasy nowożytne, kończąc na współczesności, ponieważ my pokazujemy także kobiety, które, bez których nie byłoby postępu świata cyfrowego, bez których nie byłoby programów komputerowych. Odwiedzając Centrum Szyfrów Enigma możemy poznać historię m.in. Elżbiety Zawadzkiej, słynnej kurierki i konspiratorki z czasów II wojny światowej. Nosiła tajne informacje, służyła w polskim podziemiu, w Armii Krajowej, dbała o łączność pomiędzy legalnym rządem na emigracji, a pomiędzy okupowanym krajem. Bez pracy takiej, jaką wykonywała pani Elżbieta, nie byłoby w ogóle szansy na zwycięstwo w tej wojnie. Celem projektu jest właśnie wyciągnąć takie szyfro dziewczyny z cienia historii, a jak mówi dyrektor Enigmy, zasłużonych kobiet było wiele. Na przykład w polskim ruchu oporu za łączność z Londynem odpowiadały kobiety. To one szyfrowały informacje, przekazywały informacje, to one były łączniczkami. O tych wszystkich sprawach zapominamy. Ten projekt powstał właśnie po to, żeby o tym przypomnieć. Głosować na szyfro dziewczyny w konkursie organizowanym przez Muzeum Historii Polski można do końca lipca. Wyniki poznamy we wrześniu. Adam Kaźmierczak, Puls Dnia. Na razie odpoczywamy od upałów. Jutro tylko 19 stopni i sporo chmur. Więcej informacji już teraz w naszym serwisie Meteo. Zofia Papież, witam i zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Na najbliższą noc w Poznaniu pochmurna, a temperatura spadnie do 14 stopni. Jutro duża ilość chmur, a maksymalny wzrost temperatury do 19 stopni. Zatem zdecydowanie nie będzie nam za gorąco. Wiatr powieje słabo, umiarkowanie z kierunków zachodnich na barometrach 1008 hektopaskali. Spójrzmy, jak ten dzień ukształtuje się w szczegółach w stolicy Wielkopolski. Od godzin porannych pochmurno i tak naprawdę przez całą środę spodziewamy się zachmurzenia dużego i całkowitego. Dodatkowo niewykluczone słabe przelotne opady deszczu. Nad ranem 15 stopni, przed południem 16, w południe 18 i po południu wartość maksymalna 19 stopni. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie nie powinien nam dokuczać. Spójrzmy jeszcze, jak ten dzień upłynie w całym kraju. W całej Polsce spodziewamy się dużej ilości chmur. Zarówno na północy, w centrum, jak i na południu. Wszędzie bardzo podobne, zbliżone i umiarkowane temperatury. Od 19 do 21. Z informacji pogodowych na ten moment to już wszystko. Dziękuję i do pogodnego zobaczenia. I w głównym wydaniu Pulsu Dnia to już wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę. Spokojnej nocy.